Okej, właśnie analizuję filmik za misji Apollo 17 i chciałbym na kilka pytań, żeby ktoś może napisał albo zwrócił uwagę. Po pierwsze, pierwszy efekt, który mnie dziwi na tym filmie, to jest autentyczny film z Apollo 17. Jest efekt, zaraz go pokażę, a tutaj właśnie. Widać go. Wiatru przecież nie ma. A coś się poruszyło. Drugi efekt. Jest twarz przy skale, wystarczy się popatrzeć. To nie jest ręka, będę pokazywał. Trochę dziwnawe, wystarczy się przyjrzeć, cofnę, nie ma. No to teraz cofniemy do tego momentu. Można sobie zobaczyć. Bardzo śmieszne. Fakt, jeszcze skałę obejrzymy, jak nie będzie astronautów. Nie widać tego efektu. Proszę bardzo, puszczam jeszcze raz. No i mamy tutaj coś bardzo dziwnego. O, i się natrusza. Drugim efektem, znaczy trzecim, jest astronauta pochodzi do prawej strony, niby skałę. Brać poróbki. Skały nie ma. Nic tam nie ma. Ale przyjrzymy się jeszcze raz. Dziwnemu efektowi. Cofam. Patrzcie się ciągle na astronautę po prawej stronie. No i teraz, proszę bardzo, patrzymy. Widzicie ten efekt? Też jest bardzo dziwny. Bardzo dziwny. Jakby coś go dotykało. A teraz puszczę normalnie film, jak leci. Każdy sobie zobaczy te wszystkie efekty, które są. I powie, co myśli. To było chyba na wszystko.